Pradze, w stolicy Czeskiej Republiki. Może pokażmy, jak wygląda Praga w lutym 2024 roku. Przyjechaliśmy tu, by zapytać, dlaczego prokuratura Metz, to się nazywa Meckie Stadni Zastupitelstwi, nie ściga czeskich przestępców, którzy wyłudzili od polskiego przedsiębiorcy 92 tysiące euro. Okazuje się, że prokurator Radek Nemec no, przez ostatnie miesiące nie potrafi złapać dwóch współpracujących ze sobą Czechów, którzy wyłudzili od Polaka te pieniądze. Dlatego chcieliśmy zapytać tutaj w Pradze, co się dzieje. Okazuje się jednak, że struktura czeskiej prokuratury jest nieco inna, mimo że jesteśmy tutaj przed budynkiem prokuratury głównej czeskiej, to jednak to jest główna, ale praska i otrzymaliśmy wskazanie, że w Brnie, w drugim co do wielkości mieście w Czechach jest ta prokuratura najważniejsza, czyli najwyżsi stadni zastupitelstwi. Jedziemy tam, by zapytać, dlaczego jest taka pasywność działań prokuratora Radka Nemca i dlaczego ci znani policji przestępcy nie są schwytani i nie są odzyskane pieniądze. Jesteśmy również w kontakcie z Wydziałem Konsularnym Ambasady Polskiej tutaj w Pradze. Tutaj właśnie konsulat również potwierdził tą skomplikowaną strukturę, że to jednak nie w Pradze, a w Brnie mieści się ta główna prokuratura. Jedziemy tam i będziemy pytać, kiedy zostaną schwytani sprawcy i kiedy zostaną odzyskane 92 tysiące euro dla polskiego przedsiębiorcy, który nazywa się Łukasz Nowosad. Dziękuję. Jesteśmy przed budynkiem Komendy Głównej Policji w stolicy Czeskiej Republiki w Pradze. Otrzymaliśmy tutaj informację, że można zawiadomić tutejszy Wydział Kontroli Pracy Policji o tym, czy funkcjonariusze policji w Brnie należycie wykonują swoje czynności, jeśli chodzi o wyłudzenie ponad 92 tysięcy euro od polskiego przedsiębiorcy o nazwisku Łukasz Nowosad. My w Brnie już byliśmy dwukrotnie, kontaktowaliśmy się z tamtejszą policją. Oni no, wykonują czynności, działają, ale efektów nie ma. Tutaj Biuro Detektywistyczne Krzysztofa Rutkowskiego ustaliło, że to ten człowiek może stać za wyłudzeniem 92 tysięcy euro od polskiego przedsiębiorcy. Policja czeska nic z tym nie robi w Brnie, dlatego uzyskaliśmy dzisiaj bardzo poważną informację tutaj z Komendy Głównej, że Wydział Kontroli, jeżeli tylko otrzyma od poszkodowanego informację, natychmiast zajmie się tą sprawą, sprawdzi, dlaczego policja w Brnie nie wykonuje czynności, nie przez wiele miesięcy nie potrafi powstrzymać się działalności i tego człowieka, który był tak zwanym naganiaczem i innego, który był tak zwanym słupem. Z tego co wiemy, obaj są bardzo dobrze znani i policji, i prokuraturze, więc pytanie, dlaczego polski obywatel Łukasz Nowosad jest dyskryminowany, tym bardziej, że już otrzymał z Dalekiego Wschodu od swoich kontrahentów natychmiastowe wezwanie do zwrotu całości kwoty, która została tutaj zainwestowana właśnie poprzez tych oszustów i utracona. Więc pytanie o koordynację służb policyjnych w Unii Europejskiej, o skuteczność działania, jeżeli mówimy o tym, żeby tworzyć organizmy takie mundurowe, szersze w zakresie unijnym, no to nawet zacznijmy od podwórka polsko-czeskiego i sprawdźmy, czy to działa w praktyce, czy tylko są to puste frazesy. Natomiast my będziemy pytać i rzecznika prasowego tutaj Komendy Głównej Policji w czeskiej Pradze, czy te czynności zostały należycie wykonane. Również będziemy pytać prokuraturę taką nadrzędną, która mieści się w Brnie, czy należycie kontroluje prace zlecone przez prokuraturę w Brnie właśnie policjantom w Brnie. Kolejne informacje niebawem. To jest prosty przykład, czy skuteczne działania w ramach Unii Europejskiej są możliwe, czy nie. My będziemy to kontrolować również jako media, bo zależy nam na tym, by odpowiedzieć na pytanie, czy można bezpiecznie inwestować, poruszać się biznesowo w Unii Europejskiej, czy jest to oszustwo. Dziękuję.